Radio Klinika. Porozmawiajmy o zdrowiu. Ja bym najbardziej chciała, żeby w Polsce się, to jest taka praca u podstaw, żeby ludzie sobie uświadomili, że jak ktoś jest niepełnosprawny, tak się go nazywa, to w żaden sposób nie jest gorszy od nas. On jest w trudniejszej sytuacji, bo na przykład jest sparaliżowany, albo nie ma nóg, albo nie widzi, nie? Natomiast w środku to jest taki sam człowiek jak my. Ja to, tego się dowiedziałam bardzo szybko w tym programie moim, nie? Jak rozmawiam się z tymi ludźmi. To są cudowni ludzie. Oni mają utrudniony dostęp do normalnego życia i do szczęścia, natomiast, przepraszam, im się to bardziej należy czasem niż nam. To są często fantastyczni ludzie, nawet tacy z porażeniem mózgowym, którzy wyglądają jak tacy, co to nic nie rozumieją, w środku są często inteligentniejsi ode mnie. Pięknie piszą, kończą szkoły, tylko że mają zepsuty komputer przekaźnikowy. Ludzie mówią, o jakiś kretyn jest, nic nie rozumie. Oni mi dają taką odwagę, żeby w ogóle zabierać głos czasem w sprawie osób niepełnosprawnych. I tak się stykam często z zarzutem, że aktorka pieprzy głupoty, niech gra na scenie i tam nauczy się tekstu. Ja się w ogóle nie mądrzę, ponieważ to, co wiem, to ja wiem od tych ludzi. I to w takich zwierzeniach, które są prawdziwe. Tu nikt mnie nie oszukuje. No i to jest tak, że fundacja zaczęła tak działać, ja drżałam, bo najpierw mi ktoś pożyczył 16 metrów, miałam biurko, telefon dostałam, pamiętam lampkę jedną, tam filiżankę się cieszyłam. Miałam pożyczonego księgowego, który mi, bo sobie myślę, Boże, jak złotówka przyjdzie, to muszę ją gdzieś zapisać, nie potem, żeby ją komuś dać, to muszę znowu zapisać. Ja tylko wiedziałam, bo ja trochę tak jak dziecko naprawdę to prowadzę, że ja muszę mieć szufladki, ja muszę wiedzieć, do której szufladki jaki guziczek włożyć, nie, jak go wyjąć, gdzie to zanotować. Ja kiedyś uwielbiałam matematykę i fizykę, nie, i umiem logicznie myśleć, więc tutaj mnie nikt nie zrobi w konia nigdy. I u mnie musi być wszystko przejrzyste. Jeden dodać jeden jest dwa i to jest wszystko. A potem jak się od dwóch odejmie jeden, to ma mi złotówka zostać i ja tego pilnuję.